Dzień dobry, serdecznie witamy Was w piątkowym Brief Morning. Dzisiaj moim gościem jest Michał Górecki, koszulkowo.com, a właściwie koszulkowo.com. Kropka, tak jest. Michał udowodnił, że w Polsce można legalnie dobrze zarabiać na polityce. Tak, no nie tylko na polityce, ale na polityce też można zarabiać, na pewno. Sprzedaliście ile tych koszulek? Dużo. 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 Nie mówię o liczbach bezwzględnych, bo mówię, dla niektórych to nie jest jakaś tam kasa, nie wiadomo jaka. Niektórzy, pewnie biznesmeni, no sobie, wiesz, paluszkiem lekko taką kwotę gdzieś tam strącą ze stołu. Dla innych to będzie mega kosmos, nie wiadomo jaki. No dla nas to jest dużo. Ja mówię, to jest kilkukrotne przebicie tego, co planowaliśmy na najlepszy miesiąc, czyli na grudzień. W ciągu kilku dni zaledwie. Także dla nas to jest rzeczywiście bardzo duży pik. A co sprawiło Twoim zdaniem? No bo to nie jest pierwsza taka real-time marketingowa akcja, którą robicie, że akurat teraz udało się osiągnąć aż tak dobry wynik. Tak, tak. Znaczy to jest przede wszystkim koszulkowo jest o koszulkach, to jest jasne. Nie tylko o koszulkach, bo mamy teraz już coś więcej niż same koszulki. Natomiast no, koszulki to jest możliwość wyrażenia siebie, tak? To jest płótno, na którym my malujemy, na którym coś tutaj umieszczamy i pozwalamy wyrazić siebie ludziom. Oprócz takiego podejścia normalnego, które mają firmy koszulkowe, czyli nie wiem, jakieś tam fajne wzory, hasła, inne rzeczy, my reagujemy na bieżąco. I to było od początku właściwie, kiedy ja się koszulkową zająłem, czyli to było jakieś tam 4 lata temu, powiedzmy. Tak, dokładnie, teraz mija już 4 lata. Nie mieliśmy za dużo pieniędzy na marketing, bo to był początek. Nie mieliśmy innych możliwości reklamy, więc wymyśliliśmy sobie, że będziemy reagowali rzeczywiście szybko na to, co się dzieje wokół nas. I tak się zaczęło. I tak to działa. I rzeczywiście od jakiegoś czasu, od początku właściwie, reagujemy na to. To nie jest tylko polityka. Polityka jest teraz, polityka była wcześniej, ale jest tysiąc rzeczy. Są jakieś memy, są różne wydarzenia. No, tak jak w internecie tworzy się memy, czy tam jeszcze są. Ale to są też rzeczy, które sami wymyślacie, czy zawsze reagujecie na to, co się dzieje? Nie. W internecie. To jest tylko część naszego biznesu, aczkolwiek oczywiście najbardziej wiralowa, tak? Bo koszulka z jakimś tam zwykłym napisem, że my staramy się nie mieć zwykłych napisów, takich totalnie, jak tam w markecie są koszulki California 79, University College System, coś tam, nie wiadomo, co w nich chodzi. No pewnie by się też dało na tym dobrze zarobić, bo to masówka. Tak, tak, no oni też pewnie dobrze zarabiają, natomiast my mamy trochę inny segment, mamy swój segment rynku, mamy swój jakiś taki blue ocean, jak to się mówi, ocean i tam się w tym specjalizuje. Czyli koszulki, które coś mówią. I teraz są rzeczy takie ogólne bardziej, są jakieś mody ogólne, na przykład my, nie wiem, zrobiliśmy koszulkę całkiem niezłą, sprzedażowo, szlachta nie biega, szlachta kroczy. No, taki dowcip trochę, ponieważ jest moda na bieganie, nie jest to jakaś chwilówka, nie jest to jakieś tam jedno wydarzenie, tylko moda na fit, na bieganie, która jest całkiem fajna i dobrze. Natomiast widzieliśmy, że jest niezagospodarowana część ludzi, którzy mówią ostentacyjnie, no ja nie biegam, dajcie spokój, ja nie lubię biegać. Więc taka lekko prześmiewcza, korzystająca też z tego szlachta coś tam, który jest popularny w internecie, koszulka się dobrze sprzedawała. Także odnosimy się też do wielu innych rzeczy. A na przykładzie tej ostatniej sytuacji, czyli koszulki z Polakiem najgorszego sortu, który kanał dał najwięcej? No bo to była akcja, która się odbiła bardzo szerokim echem. Dzisiaj jesteś na jedynce w Gazecie Wyborczej. No właściwie większość dużych portali, telewizje coś nam o tym powiedziały. Tak. Czy to się tu przełożyło? Tu jest bardzo specyficzna sytuacja. Myślę, że jedyna w swoim rodzaju i myślę, że no tam się ileś czynników się złożyło na to. Przede wszystkim to był taki moment rzeczywiście, jakiś taki balon, który po prostu przekuliśmy i to pękło. Może nawet nie my przekuliśmy. Pękło z jakiegoś innego powodu. Pękło wtedy, kiedy ludzie wyszli na ulicę. Ja nie chcę wchodzić tutaj w dywagacje polityczne, natomiast wiemy dobrze, jaka jest sytuacja. Są tarcia, są pewne grupy, które bardzo mocno się określają i mają potrzebę przynależności. Oprócz tego, że jest wzór na temat, który jest fajny, gdzieś tam sobie krąży, to tutaj była bardzo mocna potrzeba przynależności i ludzie lubią mieć koszulkę z czymś, z jakimś hasłem jestem taki, jestem inny, prawda? Mówi coś o właścicielu. No był boom, był dobry moment, my się wstrzeliliśmy i poszło wiralowo. Co do kanałów, na początku Facebook oczywiście i Facebook tutaj miał, jeszcze raz, social sprzedaje, tak? Przestańcie już mówić, że social nie sprzedaje. Jeżeli ktoś mówi, że social nie sprzedaje, to nie znaczy, że social nie sprzedaje, tylko że ty nie umiesz tego robić po prostu. Albo tak? Mierzyć. Albo mierzyć, tak, ale też tego robić, tak? Bo to jest takim dużo memów takich you're doing it wrong, po prostu. Nie sprzedaje wszystkiego, nie sprzeda ziemniaków być może dobrze, albo marchewki. No teraz nie widziałeś tych ziemniaków z bajkami. Tak, ja sam rzuciłem ziemniaki frozen, tak? Tak, na przykład. Straszne, to jest cukinia Gwiezdne Wojny. Może ale... zadziała, ale też pójdzie ich szukać, nie,
przesadę, żeby też trochę się szeruję, ale bez przesady. Natomiast nasz biznes akurat jest na tyle wdzięczny i też dlatego w dużej mierze uciekłem z poprzedniej mojej branży, ja pracowałem w reklamie wcześniej w agencji reklamowej. Tutaj sobie przeskoczyłem, bo to jest taki wdzięczny, fajny biznes, gdzie bardzo szybko pomysły, a przychodzi od pieniędzy samych, pomysły możesz przekuwać na produkt bardzo szybko, bez działów. Zawsze powtarzam, bez działu legal, bez działu jakiegoś tam innego, bez dyrektora, bez kierownika, bez pieczątek, bez akceptów, co zawsze było problemem gdzieś tam, jak chcieliśmy reagować jako agencja reklamowa, to klient mówił chwileczkę, tu jeszcze musi dyrektor, kierownik, a kierownik akurat nie ma, pieczątkę zabrał i tak dalej. Jeszcze prawnik. Tak, i prawnik jeszcze koniecznie i prawda, za 2016 zróbmy coś z PSL-em na przykład. Tak? Albo tam... No dobrze, ale mówisz, że social sprzedaje, a telewizja sprzedaje w swoim przypadku? Tak, aczkolwiek nie było to aż takie uderzenie, jakiego się spodziewałem. Bo w liczbach bezwzględnych myślę, że to był jakiś tam ułameczek sobie tego, co tam mogło nas obserwować, ale pamiętajmy, że tak, w telewizji po pierwsze byliśmy bardzo krótko, to było najpierw było w Faktach TVN i to było bez brandingu, było tylko pokazane, że jakaś firma produkuje koszulki, to było dosłownie takie wejście na kilka sekund, jak to w Faktach, aczkolwiek ludzie wtedy z Google dużo wchodzili, tak? Czyli pierwszy był Facebook i Facebook mega to poszło na Facebooku, no pewnie miało znaczenie, że ja mam kilka tysięcy subskrybentów, ja to wrzuciłem na swój prywatny profil, nie chciałem to na profil na fanpage'a na początku wrzucać, tylko na swój prywatny. Ja nie sądziłem, że to aż tak się rozejdzie. I nagle bach, po prostu jest tam kilka tysięcy teraz lajków na tym i ileś set share'ów i rzeczywiście poszło na początku. Ja widzę po wejściach z różnych kanałów. Najpierw był Facebook, a potem wszedł Google, tak? Potem wszedł Google, bo jesteśmy na pierwszym miejscu, zalinkowało nas na temat, zalinkowała nas gazeta. Dobrze się zaindeksowało i ludzie wpisując koszulki najgorsze sort Polaków trafiali do nas na stronę produktu. A z poprzednich takich doświadczeń, jak długo trwa sukces takiej akcji? Czy to jest tydzień, miesiąc, czy to potem zostaje na dłużej? Bo strzelasz się w dobry moment, tak. Trafiasz na jakiś działający napis, logo, coś co ludzie chcą w tym momencie nosić na koszulkę. Tak. Jak długo to? Znaczy to nie trwa długo zazwyczaj. To nawet czasami nie trwa w ogóle, bo ja się śmieję, że no, dam kilka przykładów. Ja nie mam tych koszulek, bo ja ich nawet sobie nie drukowałem, bo one nie miały sensu za bardzo, w sensie, żeby je posiadać na dłużej. Nie, tym razem nie starczyło, ja czekam ciągle na tę koszulkę. Bardziej chodziło o to, że wiesz, no przykład, Kora. 3 lata temu chyba bodajże, to już było, Kora zamówiła marihuanę przez... 3 gramy, karmy, tak. No i mieliśmy koszulkę 3 gramy karmy. I ta koszulka się jakoś tam nie sprzedawała super, ale ją chyba, już nie pamiętam, Marcin Meller chyba ją rzucił do siebie na profil. I poszło, i ludzie wchodzili do naszego sklepu, patrzyli na tą koszulkę, no fajnie, ale gdzie ja chcę chodzić w koszulce dotyczącej jakiejś akcji z Korą? Nie. I kupowali co innego. I dla nas to jest fajnie, nie ma z tym problemu. Bo tutaj uchylę rąbka tajemnicy, to nie jest tam żadna wielka tajemnica, ale wiele firm tego nie rozumie i gazet. My nie produkujemy na magazyn. My produkując koszulki, zazwyczaj produkujemy je w takiej technologii, mamy kilka technologii możliwych. Mamy technologie też hurtowe, gdzie produkujemy w tysiącach dziennie, i tak było tym razem na przykład. Ale normalnie możemy produkować jedną koszulkę. Więc my wyrzucamy mock-up koszulki do sieci i to trwa krótko, to trwa 15 minut, a potem jak spływają zamówienia, dopiero je produkujemy. Więc my nie wpędzamy się w jakieś stoki, w jakieś magazyny. Jakby inne produkty mogłyby, inni producenci mogliby mieć taki problem, że wiesz, naprodukują sobie jakiegoś towaru i to potem nie schodzi. U nas ryzyka właściwie nie ma, więc... A czy jesteś w stanie wytyczyć jakąś mapę Polski na podstawie tego, skąd były zamawiane koszulki o najgorszym sorcie Polaków? Znaczy to są znowu duże miasta. Duże miasta. I prawa, lewa momencie... Nie, aż tak dokładnie, nie miałem czasu aż tak dokładnie. Ja to pewnie zmierzę i opiszę ciekawe. Dokładnie. Tak, ciekawy jestem, jak to wygląda. Być może się będzie pokrywało z tym słynnym podziałem na wschód-zachód. Nie wiem, zobaczymy. Tak. To muszę jeszcze sobie do Analyticsa spojrzeć rzeczywiście. Natomiast to były duże miasta i tak zazwyczaj jest. Potem powoli gdzieś tam się włączają kolejne. Tak to, ale za granicę też, dużo za granicę było różnych wejść też. Wejść i zamówień, także... Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dzisiaj moim gościem był Michał Górecki, koszulkowo.com, .com, koszulkowo.com. Brief Morning wraca znowu w poniedziałek i bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Dzięki. Cześć, do zobaczenia.